Rzeszów będzie kontynuował współpracę z chińskim miastem partnerskim Hanchengang. Porozumienie w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele obu miast. Priorytetem ma być wymiana ekonomiczna i współpraca w zakresie kultury i nauki. Rzeszów wpisuje się w ten sposób w polsko-chińskie ożywienie gospodarcze i ambitne plany stworzenia nowego szlaku jedwabnego. Na dobrych relacjach z państwem środka zależy też podkarpackim producentom żywności, którzy widzą tam ogromny rynek zbytu. Hanchengang to milionowe miasto portowe nad Morzem Południowochińskim. Leży niedaleko granicy chińsko-wietnamskiej. W porównaniu do polskich miast jest ogromne. Zajmuje powierzchnię ponad 6 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli 50-krotnie większą od Rzeszowa. Mimo to ciągle brakuje tu miejsca, bo tylko w ciągu ostatnich 5 lat przybyło ponad 100 tysięcy mieszkańców. Hanchengang jest miastem partnerskim Rzeszowa od 2012 roku. Dziś przedstawiciele obu miast podpisali porozumienie o kontynuacji tej współpracy. Prezydent Tadeusz Ferenc przekonywał, że Rzeszów ma wiele do zaoferowania Chińczykom. Lotnictwo, kosmonautyka, informatyka, mamy wspaniałe kadry w tej chwili, bo przecież mamy 60 tysięcy studentów. Rolę wymiany naukowej podkreślał również Ban Zhangbo. Szef chińskiej delegacji zapewniał, że przedstawiciele państwa środka chcą rozwijać wymianę handlową i ekonomiczną z Rzeszowem, bo jest tu dobry klimat do inwestowania. Trudno się jednak spodziewać, żeby nagle w Rzeszowie zaczęły powstawać ogromne chińskie inwestycje. Bo jak podkreślają specjaliści, w negocjacjach z chińskimi przedsiębiorcami najważniejsza jest cierpliwość i zaufanie. Większość umów w Chinach jeszcze dalej jest umowami słownymi. Chińczycy dotrzymują słowa. Paweł Krajmas, przedsiębiorca i prezes Stowarzyszenia Polska Ekologia, wie, że Chiny to ogromny rynek zbytu, na który po prostu trzeba wejść. Pomóc w tym ma promocja podkarpackiej żywności na targach. Ostatnio w Nowym Jorku, wcześniej w Singapurze i Tokio, a za miesiąc w Pekinie. Rynek chiński tak mocno interesuje się produktami ekologicznymi, takie ssanie się zrobiło po prostu na produkty ekologiczne, że myślę, że znowu będziemy mieli następnych przedsiębiorców, którzy będą na ten rynek dostarczali. Póki co eksport polskiej żywności do Chin jest niewielki. W ubiegłym roku był wart 35,5 miliona dolarów. A z każdym rokiem pogłębia się polski deficyt wymiany handlowej z państwem środka. W ubiegłym roku wyniósł ponad 22 miliardy dolarów. Ten wynik może poprawić budowa nowego szlaku jedwabnego, który miałby biec z Chin przez Kazachstan, Rosję i Białoruś do Polski i dalej na zachód Europy. Polska może stać się taką bramą do Europy dla Chińczyków, że przez Polskę właśnie za pomocą tego jedwabnego szlaku będą przepływały towary, za które my będziemy mogli w jakiś sposób odpowiadać, czy na tym zarobić. Jak mówi dr Jacek Rodzinka, prognozy ekonomiczne zakładają, że w perspektywie kilkunastu lat Chiny mogą przegonić Stany Zjednoczone i stać się gospodarczym liderem świata. Dlatego otwarcie się na wymianę handlową z państwem środka jest nie tylko rozsądne, ale wręcz konieczne.